Cześć kochani, chciałam Wam pokazać taki projekt, który urodził się ostatnio w mojej głowie. Byłam sobie z rodziną na wycieczce rowerowej w lesie i postanowiłam zrobić taki malutki albumik tagowy, dosłownie na 6 malutkich zdjęć. I postanowiłam zrobić go w klimacie jesiennym, dlatego że to ta pora roku, dlatego że ja uwielbiam jesień i dlatego że uważam, że ta jesień jest taka u nas mocno pominięta, bo z lata praktycznie od razu wskakujemy w zimę, więc postanowiłam sobie przygotować taki jesienny kit do zrobienia tego albumu. I kiedy go przygotowałam, to pomyślałam sobie, że to jest fajna sprawa. I urodził się w mojej głowie taki pomysł, żeby przygotować jeszcze dwa takie kity do samodzielnego przygotowania właśnie albumiku, mini albumiku tagowego. I takie kity możecie kupić w sklepie na Etsy u mnie albo przez wiadomość prywatną. I chciałam Wam pokazać, co będzie zawartością takiego kitu. A w dalszej części filmu pokażę Wam, jak wygląda wykonany przeze mnie album. W skład kitu wchodzą dwie takie torebeczki, jedna z drobiazgami, druga trochę większa. One oczywiście będą tak ładnie zapakowane, ale także będzie można je potem sobie jeszcze wykorzystać na przykład w tym albumiku, no tą mniejszą, może nie tą większą, ale tą na pewno. Pokażę Wam po kolei, co tu się znajduje. Jest tego trochę i te kity mogą się nieznacznie między sobą różnić. Podkreślam nieznacznie, dlatego że one się mogą nam różnić folderem, dembocingu albo tym wydrukowanym zdjęciem, natomiast papiery i dodatki wszędzie są takie same. Kolorem guziczka, tam chyba ptaszka, tak. W moim kicie znalazł się taki folder dembocingu, znalazł się grzybek i takie wydruki, produkt cyfrowy też możecie u mnie kupić. Zestaw różnych takich grzybków, kart z grzybkami. Też jeszcze jeden folder do embossingu, taki papier, serweteczka z kawy. To jest taka kieszonka z tagiem, bo ten album będzie w takim stylu właśnie journalowym, więc stąd takie różne dodatki. Taka niewielka kopertka. To może za chwilę. I papierem. Papiery są wszędzie takie same, dwustronne, mocno jesienne, z grzybkami, listki, ptaszki, listki, żołędzie. Tu mamy takie też listeczki. Próbowałam wszystko tak dobrać, żeby ładnie ze sobą pasowało. Dodatkowo mamy dwie folijki, które są z myślą o tym, żeby je zeszyć i do środka naładować jakichś cukinków, zasuszony listek, no co tam kto będzie miał ochotę. Dodatkowo mamy papier welinowy z takimi plastrami drewna. Mamy, oj, kółeczka, żeby sobie okleić, jak będziemy robić dziurki, żeby wszystko spiąć w całość. Troszkę listków. Następnie mamy trzy takie kolorystycznie dobrane tasiemki, żeby zrobić na kółeczku dyndadełko. Kawałek sznurka. Sznureczek. Są też koroneczki. Tu mamy napis wspomnienia. Chwytaj chwilę. Oraz liczy się dobra zabawa i wszystkie napisy z drugiej strony są po angielsku, więc jeżeli ktoś chce taką wersję zrobić, to nie ma problemu. Listek papierowy i z wykrojnika mamy wianuszek zielony. Trzy takie listki zielone z żyłkami i dwa takie mniejsze. Więc to jest zawartość większej torebki, a w mniejszej torebeczce jest tego troszkę. Oczywiście, tak jak mówię, torebka jest do wykorzystania. Mamy tu naklejkę z szyszunią, jest listek, lisek, kółeczko, żeby spiąć całość, też taką naklejeczkę, agrafkę.
Tu jest właśnie ptaszoryk. To kolory tego ptaszka mogą się różnić. Nie? Tu jest kwiatuszek. Mamy spinacz. Mamy metalowy listek do zawieszenia. Trzy guziczki w kolorach właśnie jesieni. Tu mam trochę więcej, ale w zestawie jest pięć takich koralików, które można sobie zawiesić też do dędadełka. Więc tak się prezentuje cały ten mini kit albumowy, to mini albumu tagowego. A teraz zapraszam Was na dalszą część filmu, tam pokażę, jak wygląda mój album. Więc tak wygląda mój albumik, który przygotowałam z tego kitu. Na początek pokażę Wam, co mi zostało, bo nie wszystko wykorzystałam. No, tej torebeczki nie wykorzystałam. Zostało mi pół serwetki, troszkę sznurka. Tutaj wykorzystałam tego taga, który był wsadzony. Kopertka została, folder do embossingu. Spinacz, guziczek, naklejka i te listki. To można wykorzystać w innych projektach. Albo można sobie też wykorzystać dodatkowo, kiedy ma się więcej rzeczy. Ja miałam tylko 5 zdjęć i jeden mały listek. Album jest spięty na kółku. Tutaj zrobiłam zawieszkę i dałam te kuleczki. Na agrafce zawiesiłam listek. Wszystkie rogi pościnałam oprócz tego folikowego. I tutaj mamy tak, element z wykronika, listek, lisek, koronkę i trzy guziczki. Kółeczka pozabezpieczane oczywiście. I następujący sposób. Tu mamy, on już jest ze zdjęciami, tylko tutaj będą jeszcze opisy. Tutaj wykorzystałam połowę serwetki, zdjęcie i naklejkę. I tu będzie data wpisana. Tutaj te listki. Tutaj zrobiłam kieszonkę z guziczkiem. I na tym folderze embossowanym zdjęcie. Następnie do folijki wsadziłam listek, który zebraliśmy na tej wycieczce. Przeszyłam na maszynie, można to też przeszyć ręcznie. Można zrobić sobie to fiustulem, jeśli ktoś posiada. No to zależy, jakie mamy możliwości. Na następnej stronie dałam tylko napis, liczy się dobra zabawa, ponieważ jak ten listek jest sam, to fajnie to wygląda. Kolejna strona, chwytaj chwilę i zdjęcie. Na następnej jest też zdjęcie i listek. Kolejna strona, to jest tutaj będzie opis. Napis wspomnienia, nie podklejony, tylko przypięty zszywaczem. I tutaj mamy koronkę. I na ostatniej stronie z tego taga zrobiłam taką kieszonkę. Na tagu też przykleiłam zdjęcie grzybków, kawałek sznurka. I tutaj też będzie jeszcze napis. I w ten sposób wygląda mój album z krótkiej rowerowej wycieczki do lasu. Ciekawa jestem Waszej opinii, jak Wy widzicie taki album, czy Wam się podoba, czy nie jest troszkę inny niż wszystkie, z takim bardziej właśnie w stylu junk journalowym. Ale myślę, że właśnie na taki króciutki wypad albo jakoś po prostu takie zdarzenie jednodniowe. Na kilka zdjęć, fajna pamiątka. Także kochani, jeżeli jesteście ciekawi, wszystkie linki macie w opisie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, pa, pa.